Cześć, i czołem. Witam wszystkich serdecznie z tej strony Kowalski i dzisiaj opowiemy sobie o ignorancji oraz stanie niewiedzy, stanie niewiedzy umysłu. Jest to o tyle ciekawy temat, że często znajdujemy, że tak powiem, uwagę wśród ludzi, którzy ignorują w ogóle pewne tematy. Odniesiemy też się tutaj do świata e, kryptowalut, więc e, jeżeli tak spojrzycie w pewien sposób, że jakby to powiedzieć nie macie wiedzy na dany temat i zaczynacie poruszać się jakimś takim stałym schematem, czyli w swoim życiu nie posiadacie wiedzy na dany temat i od razu budujecie sobie opinię o danym światopoglądzie. Na przykład, nie macie najmniej na to dzieci, ale jesteście w stanie ocenić to, w jaki sposób zachowują się ci ludzie, którzy na przykład wychowują dzieci. Bądź też w innych różnych tematach, które są na przykład dla was odrażające, frustrujące, i to, jakie wasze emocje się wtedy pojawiają, kiedy spojrzycie na te tematy, które was w pewien sposób dotykają gdzieś tam fizycznie, jakieś rany wywołują, bądź też jakieś dziwne odczucia, to, to jest pewne zaprogramowanie, które gdzieś wcześniej. Otrzymaliście, czy to otrzymaliście w domu rodzinnym, czy to otrzymaliście na przestrzeni tych wszystkich mediów, które was otaczają, czy to media głównego nurtu, czyli wiadomości, tak? czy tam telewizja, czy również też internet i YouTube. I teraz, jeżeli w was budzi się takie, takie złe emocje, jeżeli budzi się w was frustracja, i, i, i jakby automatycznie widzicie, że wasz organizm się zmienia, to jest bardzo negatywna. Cecha wasza, wasza, niestety, która powoduje to, że wy nie będziecie w stanie w tych tematach w ogóle brać udziału, chłonąć wiedzy i uczyć się. Dla tych wszystkich, którzy ciekawią się tematem, bądź po prostu ich ten temat zaczyna interesować, bądź też po prostu chcą pogłębić swoją wiedzę, to wiedza jest kluczem do tego, żeby w jakiejś danej dziedzinie, czy dziedzinie życia nawet, osiągać sukcesy. Bo można. Osiągać sukcesy na wielu płaszczyznach, czy to na płaszczyźnie rodzinnej, czy to na właściwie nie wiem, swojego zdrowia, czy tam fizycznej, wyglądu i tak dalej, czy tam przede wszystkim jeżeli chodzi o świat krypto, to w branży finansowej. No i przede wszystkim, jeżeli wy schodzicie z taką zamkniętą głową i nie dacie sobie nic powiedzieć absolutnie, że to wy jesteście tylko i wyłącznie najlepsi, że to właściwie ten rynek cały się myli na przykład, tak, dla przykładu na rynku krypto ktoś wchodzi świeży i, i dajmy na to coś mu się udaje i myśli, że chwycił pana Boga za nogi. Więc przesłanie na dzisiaj jest takie, by nie bądź, nie być ignorantem tematów, które są dla nas trudne. Czyli jeżeli mamy jakiś temat i on jest ewidentnie kłujący nas, tak i bolesny, to jeżeli czujecie takie coś, to starajcie się z tym powalczyć, starajcie się gdzieś nogę w takim temacie zamoczyć. Jakie to ma przesłanie? Jeżeli wy będziecie dalej drążyć, czy właśnie te negatywne emocje z siebie wyrzucać, w pewien sposób, właśnie eksplorując ten dany temat, będzie Wam znacznie łatwiej i na swoim prywatnym polepku, że tak powiem, radzić sobie bardzo dobrze. Przede wszystkim staniecie się bardziej empatyczni, nie będziecie rzucać agresją, ani też agresja nie powinna Wam być później szkodliwa. Będziecie łatwo wyznaczać takich ludzi, którzy są zamknięci. Sami widzicie często, że są takie osoby, i to z wiekiem jest coraz trudniejsze, że one sobie po prostu zamykają na dany temat. Więc otwierajcie się, jeżeli nie znacie danego tematu, to nie oceniajcie go, ponieważ. On w pewien sposób i tak Was uderzy. Czym większa jest taka siła tego, co Wy nie lubicie, to ten temat i tak będzie Was prześladował i tak Was w końcu dotknie. Więc samo unikanie tematów, które są dla Was no, niewygodne, po prostu będzie prowadzić do większej degeneracji. To tyle w tym temacie. Dajcie znać. Co wy, bądź wy, jaki wy temat ignorujecie, bądź też czy, co tak na dobrą sprawę budzi w Was jakieś takie bardzo mocne emocje i jak sobie z tym radzicie, dajcie znać w komentarzach. Ja dziękuję za dzisiejszy, życzę przyjemnego dnia, trzymajcie się, cześć.